Witam wszystkich. Sobota, godzina 16. Lecimy z nagrankiem. Dzięki za komentarze, za pozdrowienia, za to, że wspieracie. Chcecie, żebyśmy z powrotem się podnieśli na kanale. Zaliczyliśmy glebę jak po lewym sierpowym Mike'a Tysona. Knockout totalny. Powoli się podnosimy. 11500, rok 15, diesel, automat. 2 litry, 165 przejechane, 150 koni, trzeci, 22 przegląd. Sports Van Highline, dach panoramiczny, golfik, odprysk na szybie. Tak wygląda. Dla tych, co głupio komentują, dostaną głupią ode mnie odpowiedź, a potem bana. Jak to się mówi, koniec srania po krzakach. Leon czerwony, może wyglądać na nagraniu jak bombka choinkowa. Świąt jeszcze nie mamy, dopiero końcówka sierpnia. 10800, rok 13, benzyna 1.4, 122 konie, 77 przejechane, drugi, 22 przegląd, wersja FR. Za chwilę może znowu nam coś rząd wymyśli, zamkną granicę. Jeżeli znajdziesz coś dla siebie, kupuj, sprowadzaj, nikogo nie namawiam, nikogo nie zachęcam. 13800, rok 15, diesel, automat, 67 tysięcy przejechane, 105 koni, 1.6. Touran Comfort Line, 7-osobowy. Tak wygląda. Skrzynia DSG. Audica. Słuchajcie, czy coś kupiłem, były pytania. Nic nie kupiłem. Tu w koło komina automat, czyli znów DSG. 24 tysiące, rok 17, diesel, automat, 137 przejechane, 184 konie, 2 litry w dieslu. Dwa razy S-Line, sport pakiet, nawigacja. Nic nie kupiłem, tu w koło komina w zupełności Colt mi wystarcza. Mam takie napady, że chcę coś kupić, jak jadę w dalszą trasę, na przykład do Polski. 11900, rok 16, diesel, automat, 2 litry, 141 tysięcy przejechane, 184 konie, 7, 21 przegląd. Wersja kombi DSG, Leon w pakiecie FR. Mam takie przebłyski, jak mam jechać 1000 km Coltem. Niestety jest to męczące. Wtedy szukam czegoś dla siebie, ale bardzo szybko mój zapał chłonie. Jakby mi wylali kilka kubów zimnej wody na głowę, jak zaczynam dokładniej oglądać te samochody, które są na sprzedaż. I za chwilę zdam wam relację z tego, jak wyglądały oględziny w środę dla mojego kolegi z pracy Forda Galaxy. Ford Galaxy był rok 15, za 15 tysięcy euro. Q7, Audica, pół skóra, pół Alcantara. Cena 35 tysięcy, rok 17, diesel, automat, 3 litry, 218 koni, 90 przejechane, dach panoramiczny, 4, 22 przegląd, Quattro Ultra. Słuchajcie, on jeździł zawsze Niemiec nowymi samochodami, upatrzył sobie Forda Galaxy, chciał zmienić, bo ma psy, bo ma tamto i chciałby mieć vana. 9000, rok 11, diesel, 1.6, 102 konie, 183 przejechane, 12, 20 przegląd, Caddy Custom, Trendline, 7-osobowy, wersja Maxi. No i mówi do mnie: Nigus, czy po pracy mógłbyś ze mną pojechać zobaczyć Forda Galaxy, bo chciałbym oddać swoje Clio, sprzedać i chciałbym większy samochód. 20900, rok 15, diesel, automat, 190 koni, 2.2, 119 przejechane. Discovery Sport, Navi Xenon, panoramiczny dach. Mówię, czemu nie, podjedziemy, zobaczymy. Pojechaliśmy na handel, mówię, słuchaj, ty oglądaj go z zewnątrz, bo się nie znasz, ja spojrzę na to, co wiem o samochodach, tarcze, klocki, opony, wycieki, inne rzeczy, a ty patrz, czy ma wszystkie szczeliny proste, obity, obdrapany itp. No się ucieszył, że ma zajęcie, zadanie jakieś. 26900, rok 16, diesel, automat, 3 litry, 262 konie, 153 przejechane, Airline 4Motion Touareg V6 TDI.
Mówię, ty oglądaj, ja tu posprawdzam. No na dzień dobry, zobaczyłem tarcze, klocki, przód się kończą. 15990, Tuareg V6 TDI, skóra Navi Xenon, rok 12, diesel automat, 167 przejechane, 245 koni, 3 litry w dieslu. Taki ma przynajmniej opis. Nikogo nie namawiam, nie zachęcam, nikogo nie zapewniam, że opis zgodny z tym, co tutaj jest na kartce. Sami musicie sobie sprawdzić, nic z tego nie mam, nie zarabiam. Robię to hobbystycznie, macie za darmo info. Jak nie, wsiadajcie, przyjeżdżajcie, sami sobie oglądajcie. Caddy w manualu, 2900, rok 19, diesel. Niecałe 19, przejechane 102 konie, 2 litry. Comfortline w DSG. Powiedziałem chyba manual, znów bym się walnął. Dokładnie, automat DSG, sorki. Zobaczcie, jak szybko można się pomylić. Trochę światła, kurzu na szybach i już negus ślepy. Tu zdejmij te okulary, słońce mnie razi, słuchajcie. Momentami wychodzi, grzeje równo. 17, rok 12, diesel automat, 3 litry, 204 konie, 160 przejechane, 10, 21 przegląd. Tuareg V6 TDI. Automat Leder Navi, czyli skóra, nawigacja. Czyli opony, klocki w Galaxy już były do wymiany. Halogen pod zderzakiem, jak się nachyliłem zobaczyć, miał pęknięcie, tak jakby odpryski rozeszły się takie dwa na boczki. Mówię, halogen do wymiany. Na szybie były przednie dwa odpryski, nie wiem, czy by pękły. Audi A4 w Avancie, S-Sport Line Digital Tacho Navi. Rok 17, diesel automat, 2 litry, 150 koni, 184 przejechane, 22 przegląd. Nie wiem, czy by przeszedł przegląd z tymi dwoma odpryskami na szybie. Zauważyłem, że gdzieś pod samochodem były jakieś kropki oleju, coś z niego ciekło, ale ciężko było zobaczyć, o co chodzi, trzeba by wjechać na kanał. 12 tysięcy, rok 14, diesel manual, 94 przejechane, 150 koni, 2 litry. Golf 7 Comfort Line z nawigacją. Przebieg niewielki jak na dieselka. Wsiadłem do środka, klima nie chodzi. Niestety nie mogłem wam nagrać, bo ani kolega się nie zgodził, żeby był na nagraniu, a byłoby to uciążliwe i sprzedawca cały czas przy nas stał i patrzył, co my robimy. Sprzedawca też się nie zgodził na nagranie, także, bo chętnie bym wam to nagrał. Kolejne Audi A4 w limuzynie, wersja Ambient, 10 tysięcy, rok 9, 160 koni, 133 przejechane, 1,8. O przeglądzie nic, Xenon Navi. 1,8 turbo to będzie prawdopodobnie. Moje zdanie na temat TSI silników znacie i TFSI. Audi A1. Klima w Galaxy też nie chodziła. Po włączeniu klimy nawet wskazówka obrotomierza nie drgnęła. 10900, rok 12, benzyna automat 1,4, 122 konie, 113 przejechane. 8, 21 przegląd. Ambition, wersja Navi. Rotor alufelgen, felgi rotor, tu jest lekka przycierka, jak widać. Normalnie jak załączacie klimę na wolnych obrotach, wskazówka powinna chociaż się ruszyć, że ta klima się załączyła, tam nawet się nie ruszała. On twierdzi, że do nabicia. Ja mówię, jak tu nawet kompresor się nie załącza. 9000, rok 12, diesel dwulitrowy, 140 koni, 160 przejechane, 4, 21 przegląd. Cross Touran z roku 12. Mówię, tu nawet się kompresor nie załącza. Mówię, tu albo coś jest, jakiś czujnik walnięty, albo po prostu kompresor jest walnięty od klimy. No i co jeszcze zauważyłem w tym krótkim czasie? Kamera wstecznego cofania po włączeniu biegu wstecznego po paru chwilach się wyłączała. Znikał obraz. Nie wiem, co z nią było, czy czujniki, czy jakiś, o co chodzi. Auto dobrze wyposażone, 2 litry HDI było, 163 konie w manualu, 17900, 16 rok w dieslu w automacie, 160 przejechane, 190 koni, 2 litry.
BMW 3 M Sport Head Up, panoramiczny dach. Także w krótkiej chwili, 15 minut oględzin, i znalazłem w nim usterek tutaj w Niemczech, łącznie z tymi oponami, z tarczami, z klockami, z kompresorem, z tym halogenem, usunięcie problemu nawigacji. Nic nie było o wymianie rozrządu w papierach, niby pierwsza ręka. Wyszło mi około 3000 euro na dzień dobry wkładu w tego Galaxy. A jak mówię, samochód kosztował 15 z 15 roku. 8900, rok 17, diesel, manual, 136 koni, 134 przejechane, Astra 1.6. Mówię do niego, trzeba wjechać na kanał do tego kumpla. Ale po co to 5-letnie auto, przecież to jeszcze nie będzie gniło. Ja mówię, tu nie chodzi o gnicie, trzeba zobaczyć, z czego tutaj kapie, z czego tutaj cieknie. Oponki, mówię, trzeba by kupić, no ale on by chciał dwa komplety na zimę, na lato. Tu jest skrzynia na 100% manualna, cena 19900, rok 19, benzyna, manual, 150 koni, 21 przejechane, 1.4 w benzynie. Golf 7, wariant Comfortline, Airline Navi. Taki ma opis, trochę pod słońce, mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Takie, słuchajcie, widzicie, mają pojęcie, on by chciał dwa komplety opon. Ja mówię, no, to mówię, albo uniwersalne zakładasz, dobre, za 500 euro, mówię, na te felgi 17, 14 niecałe. Rok 15, diesel, automat, 2 litry, 207, przejechane, 190 koni, 6, 20 przegląd, Highline, Digital Tacho, czyli elektroniczny wyświetlacz, chyba że coś znów pokręciłem, bo jak wiadomo, Nygus czasami potrafi walnąć gafę, nie, wszystko się zgadza tym razem. Tu mamy Freelandera SD4S. No to on by wolał mieć felgi stalowe, opony zimowe i na lato. Nie, on chciał, przepraszam, opony kupić, dwa komplety i przekładać po prostu na te felgi. To ja mówię, to po co? Mówię, to nie ma sensu. Mówię, to już lepiej wielosezonowe. 16800, rok 11, diesel, automat 2.2, 55 tysięcy, 190 koni, 7, 20 przegląd. Freelander. Mówię, to jak tak, to mówię, lepiej wielosezonówki założyć na te felgi, bo jak masz zakładać zimowe albo letnie na te felgi, co pół roku je ściągać i te felgi zimą używać, może spadnie śnieg, może będzie sól, chociaż teraz już zimy nie ma, mówię, no to już lepiej, mówię, kupić stalówki za te 150 euro, chociażby używki, i wrzucić te zimowe na używki, a nie tyrać te felgi, bo inaczej to, mówię, bez sensu, to lepiej wielosezonowe założyć. No to dwa komplety opon plus felgi, wyszłyby 1000. Naprawa kompresora, patrzyliśmy, sam kompresor około 400 euro, 13 000, rok 15, diesel, manual, 2 litry, 150 koni, 90 przejechane, 7, 20 przegląd, Ambition, a trójka, podgrzewane fotele, Navi, 1000 na same koła, jakby musiał mieć dwa komplety. Do tego ten kompresor 400, sprawdziliśmy od razu w internecie, ile by kosztował, nabicie, zmontowanie wszystkiego około 600, 12500, rok 15, diesel, manual, 184 konie, 126 tysięcy przejechane, 2 litry, sportowe fotele. Taki ma opis Leonek. Ta nawigacja, nie wiem, co się z nią działo. Do tego klocki, tarcze z wymianą, jakieś 300 euro. Rozrząd był nieruszany. Halogen, nie wiem, mówiłem czy nie mówiłem o tym halogenie, no to stówkę liczmy na halogen. I do tego przednia szyba, która miała dwa odpryski, jakieś 600-700 euro z wymianą. Nie zwróciłem uwagi, czy była podgrzewana, czy nie, bo jeżeli była podgrzewana, to by wyszło jeszcze drożej. 27900, rok 16, diesel, manual, 191 tysięcy przejechane, 150 koni, 6, 21 przegląd, Six Highline Xenon Multivan. Taki ma opis, nie wiem, czy będzie coś widać. Dosyć ładny, ale nie należy do najtańszych.
No, także sami widzicie, auto za 15 tysięcy, 150 niecałe przejechane, roczny przegląd, niby igła, po pierwszym właścicielu wkładu własnego na dzień dobry po 15 minutach 3000 euro około. A, i bym zapomniał, zobaczcie, Nygus ma dziurę w mózgu. Słuchajcie, jeszcze był problem, coś ze sprzęgłem, bo jak wciskałem sprzęgło, jakieś dziwne wydobywały się z niego dźwięki. 16900, rok 15, diesel, 2 litry, 190 koni, 119 przejechane, 12-20 przegląd, XC60, kinetic, napęd, CVWD, klima, automat, czyli napęd będzie naprzód. Nie będzie w napędzie na 4, bo inaczej by było z tego, co mi wiadomo, 4WD, o ile się mylę, mnie poprawcie. Co tu mamy? BME, żeby nie było, że tylko starocie wam nagrywam. Coś było ze sprzęgłem, słuchajcie, bardzo ciężko pedał chodził i przy powolnym puszczaniu do góry już było słychać takie tak jakby coś stukało, wydaje mi się, że dwumas się powoli już kończył. Jak się szybko to sprzęgło puszczało w miarę, nie było tego, ale jak powolutku przy samym dole już słychać było lekkie stuki, także sprzęgło by tego, do tego też być może niebawem doszło. Także sobie policzcie wszystko razem, czyli nawet ponad 3000 euro trzeba by tutaj do niego włożyć. 31900, rok 14, diesel, automat, 3 litry, 381 koni, 116 przejechane, 9-21 przegląd, X5 M50D, Navi Xenon, 381 koni w tej betce. Tak wygląda, jeżeli gdzieś się zakręciłem, namieszałem, wybaczcie, ale słońce grzeje, skupić się muszę. Jeszcze wam próbuję tą historię do końca opowiedzieć, dlatego może coś wyjść chaotycznie. 2 litry turbo A6. No i co, jak się historia skończyła? Mówię, leć do sprzedawcy, powiedz, że 11500 to jest maks, co możesz dać. Skrzynia manualna, aszucha, 2 litry w TDI-ku. Niestety bez tablic, ale ceny na nią nie podał. No i może zerknijmy sobie jeszcze tutaj i kończymy chyba to nagranie, bo będzie za długo. Mówię, idź do niego, powiedz 11500 bez ceny. 11500 możemy dać za niego. I tak, mówię, trzeba wjechać, mówię, na kanał, zobaczyć, co tam pod spodem się dzieje. 16000, rok 16, diesel, automat, 92 przejechane, 180 koni, 2 litry. Mondeo, napęd na 4, wersja titanium w automacie. Zapytania były o mądziaki, więc proszę bardzo. Najczęściej są w kombi Mondeo. Ten jest wyjątkiem w hatchbacku. No i poszedł, zapytał 11500, tamten powiedział, nie no, 1000 euro może zejść. Mówię, dobra, pakujemy się do auta, bo szkoda czasu. 15900, rok 17, diesel, automat, 122 przejechane, 150 koni, 2 litry, A3 Sportback, automat. Takie Audi. I tak widzicie, wyglądają oględziny samochód, praktycznie 5-letni, zakupę kasy, bo 15 tysięcy euro to wychodzi na polskie, nie wiem ile, to będzie w sumie tam 70 tysięcy złotych. I wkładu na dzień dobry, tutaj w Niemczech, wiadomo, naprawy są trochę droższe, wkładu na dzień dobry ponad 3 tysiące euro. 24 tysiące, rok 5, diesel, manual 2.2, 170 przejechane, 109 koni, 5-22 przegląd. Panamera, nie będziemy jej nagrywać tutaj, nie wiem, czy mi bramy, słuchajcie, nie zamykają, bo za chwilę tu zostanę, także kończę nagranko, pozdrowionka, bo mi zamknęli właśnie bramę, sorry.